ładnie, równiutko, do kantu i tak dalej. Wjeżdżamy tutaj do Góry Wólczańskiej, to jest taka ścieżka edukacyjna. Tam jest w tej chwili grupa młodzieży PTT-kowskiej. O, tu jest ta tablica. Kochani, przy tej okazji przedstawiam komendant Nowosielski, organizator tej akcji od lat 15 chyba, albo i więcej, który zawsze zapowiada, że akcja Sprzątania Świata tutaj będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej. Mamy miejsca, które pokazują naszą historię. I takim miejscem to jest właśnie ten szczyt Wólczańskiej Góry Rezerwatu Przyrody, na którym znajduje się mogiła żołnierza polskiego, który walczył w tych stronach, żołnierz Piotr Szczucki, który poległ właśnie tu w obronie ojczyzny. Bo tutaj w 1939 roku była taka potyczka 91. Dywizjonu Pancernego wystawionego do wojny przez 4. Batalion Pancerny w Brześciu z oddziałem niemieckim i w tym roku była inscenizacja na dużą skalę. Brało w tym udział 180 rekonstruktorów z bronią, były pojazdy pancerne, były różne rekwizyty wojenne. Bardzo różne śmieci mamy, tu można zajrzeć. Puszki to po drodze znajdujemy. To głębiej, bo ona spadnie, wiatr ją zwieje. Właśnie tutaj okrągłe liście ma takie. Jesteśmy grupą zespołu szkół w Siemnicy, klasa turystyczna, zaledwie kilka osób, ale wyjechaliśmy z Siemnicy, pojechaliśmy w kierunku Rososzy, lasem do Kiczek, z Kiczek szlakiem zielonym do Ptaków. No i jesteśmy tutaj. Po drodze znaleźliśmy tak naprawdę jedno duże wysypisko śmieci w lesie pomiędzy Rososzą a Posiadałami. Sfotografowaliśmy to. Jesteśmy grupą reprezentującą zespół szkół numer 2 w Garwolinie. Wyruszyliśmy z Żakowa szlakiem zielonym, szlakiem siedmiu młynów. Zbieraliśmy śmieci, które zostawialiśmy w wyznaczonych punktach. To jest właśnie wychowanek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim, Kamil, któremu właśnie chłopcy pomagali podczas wycieczki ekologicznej. Mina w przedniej części ładunek o masie 75 kg silnie prasowanego teotylu. Niemcy wyprodukowali ogólnie około 8 tysięcy sztuk Goliatów w kilku odmianach. Najbardziej jednak Goliat jest zapamiętany z powstania warszawskiego, kiedy Niemcy skierowali te urządzenia do niszczenia umocnień powstańczych. Eksplodowało w Warszawie około 80 Goliatów w czasie powstania.
trzeba ładnie wiązankę ułożyć. Południowo-wschodnia i zachodnia część gminy to obszary sprzyjające rozwojowi rekreacji. Przepływa tam rzeka Świder, tworzy malowniczy krajobraz. Na terenie gminy istnieją gospodarstwa agroturystyczne, m.in. w Ptakach oraz Starogrodzie. Gmina Siennice jest gminą o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobach historyczno-kulturowych. Występują tu rezerwaty przyrody oraz liczne pomniki przyrody. Są tu dęby szypułkowe, sosna zwyczajna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny oraz klon pospolity. Szesnasty raz z kolei Państwo ofiarujecie swój wolny dzień, swój wolny czas po to, żeby wziąć udział w akcji, która jest akcją taką mentalną. To nie jest akcja, w której wygrywają ilości zebranych śmieci, tylko wygrywa myśl, że można coś dla siebie zrobić i dla swojej okolicy, żeby sprawić, żeby nasza ojczyzna była piękniejsza, żebyśmy nie musieli chodzić po śmieciach. Ale w końcu przyjdzie taki dzień, że Pan Zdyszek powie tak, nie ma sensu ogłaszać akcji Świątania Doliny Świdra po raz enty, bo już nie będzie po co. Wtedy, Panie Zdyszku, zrobimy coś innego, pewnie co? Jak żyję, nie dostałem takiego prezentu.